Już po raz siódmy chóry z całego województwa zjechały do Chrzanowa, by zaśpiewać w Domu Kultury. W tym roku wielopokoleniowy przegląd zespołów choralnych rozpoczął się nietypowo, bo nie od śpiewu, ale wykładu na ten temat. W przystępny sposób z udziałem publiczności lekcję śpiewu dała bowiem dr Iwona Wiśniewska-Salamon, która mówiła o technikach wokalnych, zachęcając swoich słuchaczy do prób. Najpierw widzowie i chórzyści uczyli się m.in. tego, jak podczas śpiewu używać przepony, a potem część z nich miała okazję wykorzystać to na scenie, bo rozpoczęły się prezentacje wokalne zespołów. W tym roku w przeglądzie udział wzięło 8 chórów z powiatu chrzanowskiego, ale także z Krakowa czy KUS. Jury oceniały występy, przyznając nagrody w dwóch kategoriach wiekowych. Jeśli chodzi o chóry dorosłe, to wyrównane, natomiast jeśli chodzi o chóry młodzieżowe, no to jednak czuć było tą różnicę i pokoleniową, i jakościową. W kategorii zespołów dorosłych w tym roku nie przyznano pierwszego i drugiego miejsca. Natomiast trzecie miejsce przyznano równorzędnie trzem chórom. Krakowskiemu Towarzystwu Śpiewackiemu Echo z Krakowa, chórowi mieszanemu Echo z Trzebini oraz chórowi mieszanemu Millennium z Trzebini. Jury podkreślało, że warto doceniać chóry dorosłe, bo jak przyznają, nie trudno jest dobrze śpiewać mając po 20 lat, ale gdy wiek już dojrzały, to dobrze zaśpiewać jest prawdziwą sztuką. Staraliśmy się podkreślić rolę chórów dorosłych, bo to jest naprawdę szalenie istotne. Ja będę wspierała chóralistykę w każdym przejawie, czy to są chóry dziecięce, czy to są chóry dorosłych, czy to są chóry młodzieżowe, czy uniwersyteckie, to wszystko jest nam w życiu potrzebne. Sami chórzyści, zwłaszcza ci z dorobkiem, podkreślają natomiast, że śpiewają, bo po prostu to lubią. Prawdziwy amator śpiewu nigdy nie śpiewa dla nagród, to nie ma sensu żadnego. Śpiewa dlatego, że kocha śpiewać i kocha się z nim spotykać, z ludźmi. To są ludzie wszystko, towarzyscy, to są ludzie otwarci, z nimi można różne rzeczy zrobić. Także jeżeli ktoś śpiewa w chórze, to już jest jakaś rekomendacja, że to jest osoba wyrobiona społecznie. Mimo że nagrody nie są być może najważniejsze, to jednak miło jest być docenianym. W kategorii zespołów młodzieżowych bezkonkurencyjny okazał się chór akademicki Uniwersytetu Rolniczego, który otrzymał Grand Prix Przeglądu. Satysfakcja z każdego występu, a tym bardziej, jeśli on jest nagrodzony. Publiczności podobał się także występ chóru Domu Kultury w Kozach, istniejący dopiero od 2 lat, który pojawia się na takich imprezach, zbierając doświadczenie. Bo jak sami przyznają, udział w takich przeglądach właśnie tym skutkuje i daje też satysfakcję. Satysfakcję. Najbardziej satysfakcję, jak się uda, to się cieszymy bardzo, ale jak się nie uda, to też troszkę pokory, spadamy na ziemię. I tym razem się udało, bo chór otrzymał drugą nagrodę, a trzecia powędrowała do chóru kameralnego Getsemani z Jaworzna.